2018 roku w Krakowie wokół Plant odbyły się kuchenne rewolucje, w wyniku czego powstała nowa knajpa. Kiełbasa i sznurek na ulicy Pijarskiej. Pić będziemy później, ale chcieliśmy spróbować sznurka... Tak, sznurka i jakieś kiełbasy. Regularnie odbywają się tutaj spotkania klubu szachowego, a my zagramy dzisiaj w grę zwaną dieta. Kiełbasa i sznurek. Więc zamówiliśmy oczywiście kiełbasę wegetariańską. Pseudo to jest boczek. Ale jest z dodatkiem boczku. I to co najważniejsze, to jest to potrawa regionalna, czyli kiszka z ziemniakami. Czyli nadzienie ziemniaczane. Próbuj pierwsza, spróbujmy. Tu masz jeszcze sztuczce, jak chcesz, ja nie wiem. To jest sos chrzanowy i jest to serwowane ze zwykłym chlebem i z dodatkiem ogórka kiszonego. To zobaczymy. Tam chleb, no chleb jest zwykły, no kurczę, powinien być taki, wiesz, domowy. Na zakwasie domowy. Smakuje lepiej jak pierogi ruskie. Ale to jest chyba rzeczywiście coś... Nie, jest inne niż pierogi ruskie. Z Polski jadło na wyspę. Ty na kiszony nie przepadasz, nie no, kiszony ja jestem dziwna, ale dobrze. Kiszony to życie dla mnie. A ogórek jak? Standardowy. Ale spróbujmy... Trochę jak jajecznica na chlebie. No są tutaj jakieś takie elementy żółtka. Dla mnie byłoby naprawdę super. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale... Tak, no food upgrading. Jest to trochę za dużo, ale mam nadzieję, że się nie... Bo mi brakuje tutaj troszeczkę przypraw. Ale sos jest znakomity. Sos jest 10 na 10. Powiem ci, że naprawdę sos jest zaskakujący. Połączenie cholera wie czego ze chrzanem. Ogórek jest bardzo mocno kiszony. Ale nie widać, że domowy. Tylko z tej kiszki trzeba to obierać. Ja bym strzelał, że jest to danie, które ostatnio widziałem u Makłowicza na Podlasiu. Więc regionalne danie z Podlasia. Koniecznie zobaczcie ten bonusowy odcinek Makłowicza, gdzie Robert mówi, że w Krakowie na południu Polski jest to rzecz kompletnie nieznana. Ocena, podsumowanie. A ja powiem szczerze, że mi to całkiem smakuje. Nie miałam okazji spróbować tej kiszki magicznej. No, tak jak zauważyłeś, chleb mógłby być lepszy, jakiejś lepszej jakości, ale tak to sos wygrywa tutaj, że tak powiem, w tym daniu najbardziej. No to jest całkiem niezłe. Dla miłośników pierogów ruskich. Nie, właśnie według mnie nie do końca jak pierogi ruskie, bo ja nie przepadam za pierogami, a to jest całkiem... Chociaż, cóż tam, ja to rzadko jem pierogi, więc ciężko mnie ocenić. Całkiem to niezłe. Mhm. Ja bym dała więcej czosnku i cebuli do środka. No. Ale to jestem ja. Czy uważasz te kuchenne rewolucje za udane? Nie jadłam przed rewolucjami. Ale ogólnie jest to niezłe. Nie spodziewałam się, że można coś takiego zrobić, że tak powiem, nazwać to kiszką. No te, a kaszankę jadłaś, nie? Ileż to już mandatów wystawiono na tych plantach niezliczonym studentom i nie tylko. A my, nie zważając na idiotyczne przepisy, poszliśmy studiować smak zwierzaka zwanego ratel. Cześć Iza, słuchaj, mam dla ciebie świetne piwo. Jakie? Rosyjskie piwo mam dla ciebie. Russian? Russian ratel. Dobrze. Czy jesteś chętna, żeby spróbować? Pewnie. No to lecimy. Dobra. Z gwinta. Dawaj. Słuchaj, na kucaka otworzysz? Oczywiście, no proszę po słowiańsku. Ratel jest mięsożerny, ale ma duże spektrum pokarmowe. Żywi się owadami, ptakami i ich jajami, płazami, gadami. Lubi także miód. I atakuje również jadowite węże, drobne ssaki, a czasem napada na młode antylopy. Potrafi dobrze wspinać się na drzewa.
plądruje dzikie pszczele gniazda, gdzie bytują larwy będące jego przysmakiem. Dobra, to był Russian Barrel Aged i to jest w ogóle piwo Kopyra, więc to jest unikat, bo Kopyr już nie robi tych piw. I to piwo jest przeterminowane. Ile tam było lat? 2016. No, więc jest leżakowane, się mówi. Jest leżakowane, więc powinno być ułożone. Nie czuć alkoholu, który tutaj jest długi. Zobaczymy, czy się wybuchu ułoży. Ale piana jest kawowa, zobacz. No jakbyś kawę piła normalnie cappuccino. Jakie cappuccino? Americano. Raz się żyje. Zwykły stout. No dobra. Jak na pierwszy rzut. Zapachowo jest dużo mocniejsze niż smakowo. Normalny stout, dosyć słodki. Alkoholu w ogóle już rzeczywiście nie czuć. No piana jest fest. I taka piana aksamitna dosyć. Jest gorzkie. Ale nie bardzo. Uznajmy, że to kawa do pączka. No to kawa do pączka, dokładnie. No jest fajny ten ratel dla mnie, a dla ciebie? Cieniuszki jest, wbrew wszystkiemu. Cieniuszki. Cieniuszki. Że a, ciężki. Dla mnie jest za ciężki jako piwo. Inaczej. W stanie jestem tego wypić tyle, ile tu mam, ale całej butelki no długo bym ją sączyła bardzo. Bo on jest taki bardziej nie do picia, tylko do sączenia dla mnie. Tak bym go, tak powiem, rozeznała. A piłaś kiedyś Guinnessa? Mhm. No i kojarzy ci się to jakoś? Trochę tak. No. Posmak ma taką końcówkę. Dobrze ci idzie z tym piwem. Wiesz co, no jestem rozczarowany, bo to jest bardzo easy dla mnie piwo. A w porównaniu z tym, co kiedyś próbowaliśmy, to tam fuzja smaku. No, a to jest takie płaskie piwo. Znaczy, ciężko tutaj wyczuć jakieś magiczne nuty, no. Po tym Russian, jak ja usłyszałam Russian, to sobie pomyślałam, Boże, ale to będzie trzepać. Skojarzenie. Kwaskowo, lekko słodkie i jednak czuję alkohol. Teraz powoli zacznie wchodzić. Dobra, no to co? Oraz chodniaczek! No to nie co? Jeszcze wędzone śliwki trochę. Jeszcze mi coś tam czuć, ale nie jestem w stanie stwierdzić. Ale patrz na osad na kubku. Jest osad. I to takie grube kawały takie. No. No bo piwo może jest niefiltrowane. Na pewno, tak mi się wydaje. No, wygląda jak kawa. Czekaj, trzeba tutaj zrobić ujęcie. Pozdrawiamy, pijąc legendarnego, już niespotykanego, nieprodukowanego ratela przeterminowanego. Do zobaczenia.